Zapoznałem się szczegółowo tutaj z propozycjami na obecny sezon, jeżeli chodzi o działalność w zakresie sportu, rekreacji, szeroko rozumianej też kultury fizycznej. Jest bardzo dużo spraw, projektów kierowanych do ludzi, powiedzmy, w sile wieku, tak? To są wycieczki rowerowe, to są różnej formie biegi, ale też, jeżeli można by rozważyć aktywność fizyczną skierowaną do osób, powiedzmy, taką grupę 60+. To mogą być pewnego rodzaju też jakieś wycieczki, jakieś marsze. To nie ma być to nic na zasadzie tego typu, żeby bardziej obciążyć, ale żeby te osoby bardziej zaangażować, żeby w tym momencie miasto też jakąś ofertę do tych osób mogło skierować. Wysoka Rado, jeśli chodzi o ofertę rekreacyjno-sportową dla osób 60+, ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy mnóstwo, mamy kilka propozycji, jeśli chodzi o marsze Nordic Walking. Jest szkółka Nordic Walking. Są rajdy rowerowe, no na pewno nie 60-kilometrowe, tylko do 15 km, więc ja poproszę panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, żeby przygotowała taki wykaz, szczególnie biorąc pod uwagę tych odbiorców, o których pan radny wspomniał. Naszego klubu Nordic Walking, gdzie mamy trzy rodzaje form aktywności. Taką sportową, gdzie chodzą nawet 70-80-latki, biorą udział w maratonach i marszach, ale dla tych spokojniejszych od kwietnia co środę o 18:30 odbywają się marsze z instruktorem nieodpłatne i każdy może wziąć w tym udział. I nie wierzę w to, że kto nie chce, to się z nami kontaktuje. A nasz klub co tydzień, w niedzielę organizuje wyjścia. I są to wyjścia zarówno dla osób zaawansowanych i dla osób, które chcą z nami pochodzić. Z naszej strony jest to oferta duża, a korzystam z imprez, jestem na takich imprezach, gdzie ludzie 60-70-letni niekiedy są sprawniejsi ode mnie i ja bym chciała być w wieku tak sprawnie. Tak, gdyby kolejna akcja kulturalna, bardzo dużo imprez kulturalnych jest między innymi dedykowana tym osobom, które tak naprawdę już wychowały swoje dzieci w grupie i mają troszkę więcej wolnego czasu. Choć miałem okazję być ostatnio w teatrze naszym na niedzielnych koncertach. Tam około chyba 200 osób było. Przeważnie osób właśnie, myślę, że w starszym wieku i które sobie przychodzą na tą 12 na koncert posłuchać pięknej muzyki i ze symboliczną złotówkę, czy też przewidywane plenerowe w tej chwili różne koncerty lato na Starym Mieście, czy inne tego typu wydarzenia, eventy są dedykowane dla tych osób. Pani Naczelnik jeszcze się zgłasza, chciałaby troszkę informacji. Chciałam tutaj też dopowiedzieć, że jeśli chodzi o imprezy kulturalne, w ramach festiwalu Lato na Starym Mieście organizujemy szereg imprez w różnych miejscach, ciekawych architektonicznie w Grudziądza, właśnie dla tych osób starszych. Czy to jest ogród botaniczny, czy to jest rynek główny. Nie wspominając już na przykład o niedzielnych koncertach w teatrze. I właśnie te koncerty cieszą się dużą popularnością wśród osób starszych. Naprawdę, jeżeli ktoś chce skorzystać z oferty nie tylko sportowo-rekreacyjnej, czy też kulturalnej, na pewno coś znajdzie dla siebie. Myślę, że ta oferta jest bardzo szeroka i nie jest skierowana tylko do osób w młodszym wieku. Pana pytanie o zatem wycieczek, jeżeli chodzi o osoby 65+, Miejski Ośrodek Rekreacji w Płoczynku robi takie wycieczki autokarowe po Lidze, Giodze i po regionie naszym jednodniowe i one są właśnie skierowane do tych osób 65+, które nie dysponują własnym samochodem albo już nie jeżdżą samochodem ze względu na zdrowie, więc osoby, które prosiły Pana o pytanie, takie pytanie proszę serdecznie zachęcić. Wycieczki ruszają od kwietnia, mamy na razie 3 zaplanowane, ale jestem przekonany, że w drugiej połowie roku będziemy dalej kontynuować taką ofertę dla osób właśnie 65+.